finansowe uderzają w podstawy funkcjonowania służby zdrowia. Strajkuj. Ten obiekt wznosił wielki bydgoski wizjoner Andrzej Szwalbe. Andrzej Szwalbe powiedział: Bydgoszcz bez kompleksów. I ja te słowa powtarzam: Bydgoszcz bez kompleksów. Miał tutaj na myśli nie taki prowincjonalizm w ciasnym rozumieniu tego słowa, bardzo bezpośrednim, tylko bardziej dbałość i miłość do swoich małych ojczyzn. I ja wiem, że Tomasz Latos jest takim kandydatem, który ma wielką, wspaniałą, prawdziwą miłość do swojej małej, ale wielkiej ojczyzny. Dzisiaj niedziela, postanowiliśmy wypromować nasze wspaniałe schronisko dla zwierząt, gdzie pracują wspaniali ludzie, którzy także mnóstwo wolontariuszy zapraszają do siebie. Wychodzimy z psami na spacer, wkrótce rozbudowa schroniska, także same dobre informacje i myślę, że to jest świetny sposób na spędzenie wolnego czasu, a jednocześnie... Schronisko, które dzisiaj miało miejsce w Filharmonii i przed nią, pokazuje, jak będzie wyglądała Bydgoszcz po zwycięstwie Rafała Bruskiego albo Tomasza Latosa. To będzie Bydgoszcz podzielona, w której będzie wieczna kłótnia polityczna. Będą wojny, protesty i to wszystko, co dzisiaj obserwowaliśmy. Politycy z Warszawy wpadną do nas tylko po drodze do Torunia, natomiast później o nas zapomną. My jesteśmy...